Proszę Państwa, ostatnio jak nagrywałem Boczek, nie do końca wszedłem w temat, a ja nie lubię mieć rzeczy niedokończonych, można tak powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o żarcie. Dobra, tu wchodzimy, patrzcie na to, kwiatki. Tu jest cudowne kwiatki, oczywiście o to dba wszystko Alicja. Trzeba to powiedzieć na głos, bo później będzie na mnie obrażona. Tutaj mamy wszystko, czyli takie właśnie szybko rosnące, fajne rzeczy. Tam widzę, że coś się wykopało, może jakiś szczur się tam zaczaił tutaj. Pięknie, tutaj cudownie. No niektórzy mają płotu, jak ludzie są fajni, szanują drugiego działkowicza. Płot nie jest potrzebny. W zasadzie świat nie musiał mieć płotu, gdyby wszyscy byli tacy jak ja. Ogoliłem się, ale trzeba się golić częściej, bo później jest ciężko zgolić tą siwą brodę. Ceramika z nami się wita. Proszę Państwa, nie tylko ziemniaki, ale por, nie wiem czy z działki, chyba nie. Marchewka, cebula, czosnek, boczek, marynata, olej, granulek, czosnek, majeranek, do tego sól, pieprz, papryka, nacieram, później pieczemy, buraki pieczone, potem starte, cebula, ocet, cukier, kapusta własna, zasmażana na kiełbasie i boczku, boczuś w 160, dowalamy na tych wszystkich ziemniakach. Kola do tego, prawda, człowieka sukcesu. Ogórki własne, Mexico. Zrobione tutaj są te buraczki. Tutaj oczywiście jest taki jakby czosnek, mizeria, chrzan. No i oczywiście musztarda. Czy bawimy się razem i czy bawimy się razem z ceramiką i z Coca-Colą? Myślę, że tak. Pokazujemy prawdę człowieka sukcesu. Dawno chciałem to zrobić. Dawno chciałem to zjeść. Miałem apetyt. To był jakoś początek czerwca. Alicji nie było, także mogłem sobie na to pozwolić. A tutaj już mój wspaniały nóż dziki, czyli kot. Noszę wrażenie, proszę Państwa, że nie poświęciłem boczkowi należytej uwagi, respektu, szacunku, klasy i pokazać mu, że uznaję go jako człowieka sukcesu oraz moje jedno z moich ulubionych dań. Także patrzcie na to big time. Tutaj już nie ma miękkiej gry. Dzień dziecka się dawno skończył. Dostajesz w mordę, już nie jesteś taki hej. Do przodu. Boczek wypoczywa, pokazuje klasę, pokazuje soczystość. Jest dobrej jakości oczywiście. Nie pozwalamy sobie na żarty, bo musi być dobra jakość. Fajnej świnki, która pachnie. Proszę Państwa, to jest ważne, żeby świnia pachniała. Patrzcie tutaj na ten zestaw. Wchodzę do gry niczym dziki kot. Bombao już. Że tak powiem, oni już chyba jeszcze nie wiedzą, z kim tańczą. Musi wypocząć, musi się zawiązać, musi poczekać. Jest to trudne. Kapusta pracuje, kapusta mówi, ja też tutaj jestem. Wykładanie bardzo ważne, bo liczy się klasa, wygląd jemy oczami, choć nie do końca uważam, że jest to ważne, ale nie najważniejsze. Musi się po prostu zgrać. Talerz ceramiczny, talerz kolorowy, talerz piękny, sos, ziemniaki, ten tłuszcz, tutaj też warzywa, czyli możemy powiedzieć, że cała kompozycja ważnych składników dla człowieka sukcesu. Lubi sobie podjeść, pokazać klasę bezalkoholowo. Tym razem wydaje mi się, że jest to dobra opcja, dobre rozwiązanie. Patrzcie, jak to tańczy, patrzcie, jak kroimy. No generalnie co ja mam tutaj powiedzieć? No niewiele chyba. Liczy się prawda człowieka sukcesu, liczy się talerz, a talerz pokazuje, kto jest kim i kto w co umie. Bo nadal jesteśmy fajne chłopaki. Proszę Państwa, coś cudownego, smak jeszcze lepszy, pachnie cudownie, dodaje nam energii, dodaje nam prawdy, tworzy pewnego rodzaju wspomnienie, iluzję YouTube'a przetworzoną przez Instagram, bo jestem tylko mięsnym interfejsem, big time, wchodzę do gry.
Generalnie no dobrze to wygląda, nie powiem, że nie, wyszło mi, w pewnym momencie byłem nawet zadowolony. Chodzi o też te ziemniaki, ten sos, ceramikę, wypieczenie i po prostu talerze był prawdę innego stylu, innego podejścia do tematu, takiego, żeby pokazać, że my w to umiemy. Co mogę powiedzieć, no do następnego razu, mam nadzieję, że będzie częściej chcę polecieć w systemie jednodniowym, ale czy się uda, big time.